Ludziska, zebraliście 21 tysięcy lajków w 3 dni, więc w tym filmiku Ross będzie spał przez 24 godziny w klasie. Nie przegapcie tego! Wyobrażacie sobie? Wyobrażacie sobie? To jest jakiś koszmar! Weź, napij się, złap oddech. Widziałam coś niezwykłego! Wściekłego psa? Czarną wiedźmę? Dziewczynę Rosa? Ludziska, wiem, że możecie zdobyć 100 tysięcy polubień i wtedy zrobimy apokalipsę zombie w szkole. Raz, dwa, trzy, super, uważajcie! Idę spać. Nie, widziałam, że dzieci ze szkoły obok dostały nowe mundurki. No i co? A my mamy stare. Właściwie to chodzimy w czym chcemy. Na tym polega problem. Ich mundurki są od jakiegoś super projektanta. Nieważne. W każdym razie, oni nagle stali się bogaci, ich szkoła jest elitarna, a my żyjemy jak nędzarze. Dobra, bez histerii. Bogaci uczniowie, oczywiście. Dobra, dowiem się, kim są te bogate dzieciaki. Designerskie mundurki. No i co? Kto jest fajniejszy? No jasne, że Gucci. To nie Gucci, tylko Świniucci. Nie Gucci, tylko Pepucci. Mówiłam, że wszyscy będą się śmiać. Chodź, załóżmy stare mundurki. Nie ma mowy. I tak będziemy fajniejszy od tych z sąsiadującej szkoły. Będziesz zaskoczona. Szkoła obok ma strasznie dużą salę gimnastyczną. Jak w fitness klubie, jest najlepsza. A ty skąd wiesz, że ich siłownia jest taka fajna? Widziałam przez okno. Co niby miałbym robić z tymi bogaczami? A dlaczego jesteś spocony? Uciekałem. Namawiali mnie do wspólnej gry, ale wolałem przyjść do was. Do naszej kochanej, biednej szkoły. I właściwie to jestem zmęczony. Idę spać. Skąd oni wzięli tyle pieniędzy? A może ukradniemy ich mundurki? Nie, lepiej zróbmy im jakiegoś pranka. Pójdziemy tam i wszystko im pobrudzimy. Tak, 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 tak. Tak, a tu co? Co to za impreza? I kogo znowu tam chcecie prankować? Pani Johnson, proszę nam powiedzieć, czy to jest sprawiedliwe. Dwie identyczne szkoły. Tacy sami uczniowie, ale niektórzy z nich noszą ubrania od projektantów, a inni nie. No właśnie. A, o niej wam chodzi. Nie ma się co dziwić. A co robicie między zajęciami? No właśnie, Jurek. A oni pracują dla dobra społeczeństwa. A co to w ogóle znaczy? Dla dobra społeczeństwa. No serio? Że ludzie coś robią dla dobra innych. A czego potrzebują ludzie? No nie wiem, jakaś pomoc. Nie rozumiem. Pomagam mamie ciągle w domu i jeszcze nie zarobiłam ani grosza. No właśnie, mama. Nie wolno łączyć krewnych z biznesem. Pamiętaj. No dobra, chyba łapię. Musimy znaleźć sposób na zarabianie pieniędzy. Dla dobra społeczeństwa. Tak! A? Co? Kowalski, robimy biznes! Thank you.
Toaleta 100 złotych? A co tu się dzieje? Tak, tak, przekaż tam swoim, zniżka na manicure. A to? Co to jest? Pracujemy dla dobra społeczeństwa. Liposukcja, tatuaże z henny. Tatuaże są schenny, więc nie wyrzucą pani ze szkoły. Co? Na przykład manicure jest bardzo dobry dla społeczeństwa. Ludzie dostają zabieg manicure i to czyni ich milszymi. Mogę zrobić pani ze zniżką. Płatność gotówką z góry. A wy co? Oszaleliście? Wstawajcie. Idziemy. Już, już. Wstawajcie. Idziemy. Nie udało się i do tego nas tak szczeli. Babcia była jak olimpijczyk. Ledwo od niej uciekliśmy. Babciu, 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 nie bij mnie. Babciu, nie. A! Nie miałam ani jednego klienta. Biznes został zamknięty. A my nakarmiliśmy Wuczęgę. Nie nakarmiliśmy, przecież nam nie zapłacił. A w ogóle powinniśmy brać od niego pieniądze? Już rozmawiałam z dyrektorem szkoły. A tylko spróbujcie zrobić coś takiego jeszcze raz. Siadajcie. Pani Johnson, mówiłam pani, że mamy pracować dla dobra społeczeństwa. Żeby stać się bogatymi uczniami. I postanowiliście przyprawić panią od chemii o zawał serca? Gdzie ją zabraliście? Za ulicę. I próbowaliście wyłudzić pieniądze? Chcieliśmy zarabiać pieniądze dla dobra wszystkich. To straszne. Musicie pracować za darmo dla dobra społeczeństwa. Jak za darmo? No i jak wtedy staniemy się bogatymi uczniami jak oni? Stali się bogaci, ponieważ cały czas biorą udział w konkursach i zawodach, dbają o porządek w szkole i ciągle się angażują. A nie, prowadzą podziemne studio tatuażu. Olimpiada! 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 Żadnych nielegalnych interesów. Tylko wolontariat dla dobra szkoły. A może powinnaś zająć się polityką? Co proponujesz? Musimy jakoś podzielić nasze interesy. Chłopcy na przykład mogliby założyć klub sportowy. Tak, możemy. Jak tylko się obudzi. Super. A ja zapiszę się na wszystkie następne olimpiady. Dobra, a ja sprawdzę, jak wyglądają zajęcia i nauczy dzieci wyciągać pieniądze. Znowu? Dobra, dobra, co znowu? Dla szkoły, nie dla siebie. A my z Biednicką pójdziemy sprawdzić stołówkę. Sprawdzimy wszystko. Tak, 5 razy. Sprawdzimy 5 razy. Dzieci, gratulacje! Dostaliście dotacje na nowe mundurki, biurka, komputery i wiele więcej! Będziemy bogatymi uczniami! Co się stało? Ros! Jesteśmy bogatymi uczniami! Bogaci uczniowie! A to są wasze nowe mundurki od znanego projektanta Srolci i Gubano! O nie, dziękujemy, chyba nam nie pasują. A ja w sumie nie lubię czarnego. A ja lepiej zostanę biedakiem.
A my jesteśmy chłopakami. Wie pani co, tak się najadłam na stołówce, że aż mi niedobrze. Mundurki są designerskie. Designerskie. Mówiłam ci, że wszyscy będą się śmiać. Więc nie rozumiem, co to za zebranie? A co dla kogo? Nie mogą być mi. I co? Postanowiliście dać staruszce, bo... Staruszce. On chyba się nie obudzi.